cisza i spokój. To, co w górach najlepsze. I widoczki. Piękna pogoda, zero ludzi, idealne warunki. Czarne jezioro, stamtąd przyszliśmy, a my cały czas do góry. Dzisiaj sam, gaje boli noga, wybieram się na najwyższy szczyt Durmitoru, Bobo Top Cook. Śnieg nie odpuszcza, to już chyba czwarte albo piąte pole śnieżne. Fascynujące to jest, grzeje jak cholera, a tutaj pełno śniegu znowu, to ile? No i na szczycie, nic mnie nie powstrzyma, stamtąd przyszedłem. Ostatni dzień w górach, niedziela, godzina 9.11. Idziemy na jezierski wierch, tutaj widać mauzoleum, a później z góry schodzimy już do Kotoru nad Adriatyk. Powinniśmy być tam za jakieś 6-7 godzin. Tu za drzewami zaraz będzie widać najwyższy szczyt. Tutaj masywu Lovcen, tirownik, tam jest jakaś baza wojskowa. No i już się zbliżamy. Po niecałej godzince przyjemnej trasy. Dla niektórych przyjemna, dla niektórych hardcore. O, tu jest ten typ. Tirownik, tam nie można wejść podobno, chociaż czytałem relację, że ktoś był. Już prawie jesteśmy. Widać mury miasta, port, elegancko widać zatokę.
Kotor. Fjord. Bajunia. Tamtą wchodzimy, tu gajusek. Temperatury sprzyjają. Będzie dzisiaj kąpianie. Fajne wejście na dawne mury miasta dla wtajemniczonych. Normalnie 8 euro jest płatne wejście na mury. Bo jak się wchodzi od Kotoru, piszą, że nie można. No ale drabinka jest. Szlak też jest. Jesteśmy na murach miasta. Tak tu się pływa. Jest syrena. Góry. Morsz. Tylko słońca nie ma. Wszystko jest, tylko słońca nie ma.